Cześć! Dzisiaj ponownie zabieramy Was do jaskini obłazowej. Wprawdzie film na temat znalezisk w tej jaskini już był, link jest pod spodem, ale jest to miejsce na tyle ciekawe, że warto dodać parę uzupełnień. W tej chwili jedziemy z naszego ulubionego miejsca noclegowego, czyli willi Maciejka w Trybszu, w stronę jaskini. No i żaba weszła w kadr. Ale ta żaba ma prawo wchodzić w kadr, ponieważ jest integralną częścią samochodu. A to dlatego, ponieważ ta żaba razem z samochodem należała swego czasu do nieżyjącego już pana Andrzeja Zakrzewskiego z Trójki. W każdym razie, do jaskini z willi Maciejka można bez problemu dojść na piechotę, ale wrodzone lenistwo spowodowało, że namówiłam Kubę, abyśmy jednak podjechali. No to przyjechaliśmy. Żaba weszła w kadr. No ale to jest żaba, która ma prawo wchodzić w kadr, ponieważ to nie jest przypadkowa żaba. To jest żaba pana Andrzeja Zakrzewskiego. Kupiona razem z samochodem. Razem z niego. Tak. Parę lat temu. Pan Andrzej Zakrzewski. No kto to jest pan Andrzej Zakrzewski? Legenda Trójki. Tak, właśnie. Naczelny redakcji rozrywki, stąd samochód cały trójkowy. Jeździmy już tym samochodem kilka lat, ale wszystko zostawiliśmy tak, jak to było u pana Zakrzewskiego. Wrzuć Trójkę, ta osłona na szybę też z Trójką. Nawet rysa i wgniecenie jest pana Zakrzewskiego. Oraz również jego żaba. I również koło kierownicy naklejka ze świętym Krzysztofem. Też tak, jak to było, jak jeździł pan Zakrzewski. Można powiedzieć, no Trójka, a jakaś tam stacja, ale dla naszego pokolenia, gdy byliśmy nastolatkami, no Trójka to była wyróżniona rozgłośnia, to wręcz była legendarna rozgłośnia. Tak jak szczególnie redakcja rozrywki programu trzeciego. Która... Powtórka z rozrywki, 60 minut na godzinę, to wszystko to pan Andrzej. Tak, i nasze poczucie humoru kształtowało się na panu Andrzeju Zakrzewskim. A na pewno na autorach, których on zatrudniał. Tak. Programach, które współtworzył. Które współtworzył. Stąd, niezależnie od czasu i kolei losu, loga trójki zostały. I żaba. I żaba, która... Po wsze czasy nawet do następnego samochodu, jeśli taki będzie potrzebny. Tak, jeżeli jeszcze będą samochody. Tak. No. Kaseta, 60 minut na godzinę też ze mną. Też jeździ z nami, jeszcze kaseta. Dodam. Kaseta. Jeszcze dodam, że Artur Andrus tak określił pana Andrzeja Zakrzewskiego, tak przybliżając ludziom, którzy go nie znają, młodszemu pokoleniu, że po prostu pana Andrzeja Zakrzewskiego należy określić mianem osoba przez duże O, człowiek drugiego planu, no bo nie był... Bez którego tak, pierwszy bez, plan, plan by w ogóle nie istniał. No i duch pana Andrzeja też jeździ z nami. Gdzieś unosi się nad tak. naszymi... Może tymi... luźniejszymi fragmentami naszej opowieści. Tak. No to w drogę. Do jaskini obłazowej. Tym razem. Wejście do jaskini obłazowej. Materiał o archeologii jaskini obłazowej już był, jest podlinkowany. Nie będę się powtarzać, powiem tylko parę uzupełnień. Główne wejście. Teraz się w ten sposób do jaskini wchodzi i wchodziło się 30 tysięcy lat temu. Ale do czasu wykopalisk, do czasu prac profesora Waldy Nowaka z zespołem, wejściem do jaskini było... Był ten trójkątny otwór. Widać było tylko, to było przykryte gruntem i widać było taki próg skalny. W trakcie wykopalisk okazało się, że jest to drugie wejście, a to trójkątne wejście było wykopane w czasach nowożytnych. Krótkie przypomnienie. Jaskinia obłazowa jest miejscem, w którym człowiek przebywał od 100 tysięcy lat. Najpierw bywali w niej Neandertalczycy kilkukrotnie. Zostawili po sobie kilka narzędzi kamiennych,
jakieś kawałki kości, kawałek żebra nosorożca albo nie swoich kości, kości reniferów. I kawałek żebra nosorożca albo mamuta. Ale no, neandertalczycy, można powiedzieć, bywali wszędzie. W jakimś wygodnym miejscu do tego, żeby tam się schronić, to zawsze się znajduje przynajmniej na naszym terenie neandertalczyków. A najważniejszymi odkryciami są odkrycia sprzed 30 tysięcy lat. No, jeszcze nadmienię, że ta jaskinia była użytkowana do średniowiecza. Ale 30 tysięcy lat temu byli tutaj ludzie kultury. Byli to ta sama kultura, kultura pawłowska, która miała swoją osadę, swoje osady no, na Pawłowskich Werchach, Dolni Westonice Pawłów. Morawy. Na Morawach, na czeskich Morawach. Też jest na ten temat materiał. Powoli go wrzucamy w sieć na temat tej kultury pawłowskiej. A tutaj to jest miejsce absolutnie niezwykłe, wyjątkowo ciekawe, ze względu na to, że po pierwsze tu został znaleziony najstarszy na świecie bumerang, ale to jest jedna, to jest można powiedzieć ciekawostka. A druga rzecz, kontekst, jakim był znaleziony. Kontekst, który był znaleziony, jest kontekstem, no wszystko na to wskazuje, na to, że sakralny. I to jest właśnie to. Ludzie tejże kultury pawłowskiej, po pierwsze, jeszcze zacznijmy od tego, że Dolni Westonice Pawłów, Morawy, Dolna Austria, tam ci ludzie mieszkali i ślady po nich są tutaj. Pomiędzy tamtym rejonem w Czechach, a tym miejscem nie ma po nich śladów. Może były jakieś pojedyncze obozowiska, gdzie oni no, po prostu jedną noc się przespali, ale nie zostało nic po tym. Wygląda na to, że oni po prostu pokonywali całą tą przestrzeń. To, tak? Czyli z jakiegoś powodu te 200-300 kilometrów przebywali właśnie do przełomu Białki. Tak, mieli tak, tutaj tak, tak. Coś ważnego. Tak, tak, tak. Właśnie tak. I tak. I w tym miejscu, w tej jaskini, ci ludzie kopali się w starsze warstwy, tworząc pewną platformę. I ta platforma była mniej więcej na wysokości głowy osoby wchodzącej, a nawet może minimalnie wyżej. I na tej platformie ułożyli pewien zespół artefaktów. Był to bumerang. Wewnątrz kręgu głazów przyniesionych z Prabiałki. Obok tego bumerangu były paliczki ludzkich kości, paliczki ludzkich palców. Jeszcze parę dosyć cennych narzędzi. Jakieś rdzenie, narzędzia takie górnicze dla tamtych ludzi, wyjątkowe. Takie pośród ich narzędzi takie te z górnej półki. One były tutaj przyniesione i położone razem z tym bumerangiem na tej platformie. Wokół nie było żadnych takich śmieci czy pozostałości, pozostałości mieszkalnych. Znaczy nie było bałaganu mieszkalnego. Tak, ani po jakiejś pracowni. W ogóle nie znaleziono notabene w tym okresie, o którym mówimy, żadnych śladów zamieszkania tej jaskini. Nie, właśnie nie było żadnych. Zresztą ani wtedy, ani 15 tysięcy lat później. No, dopiero w średniowieczu, powiedzmy. A może i neandertalczycy w tym pomieszkiwali tu gdzieś. Ale w czasie... Ale neandertalskie są tak stare, że... Tak i tak mało, że trudno powiedzieć. No. W każdym razie z tego czasu nie ma śladów zamieszkiwania tutaj. Więc jedyne, co się narzuca, żeby zrobienie czegoś takiego i jeszcze te paliczki, że to jest po prostu kontekst sakralny. Profesor Waldenowak sądzi, że było to po prostu miejsce sakralne, tak jakby położone z dala od obszaru zamieszkalnego. Dlaczego tu? No, naprawdę trudno powiedzieć, czy ze względu na jakieś inicjacje, czy może rzeczywiście podczas jakiejś wędrówki zimowej, kiedy część terenu zamieszkałego w Dolnym Zostońcach była opuszczana, ponieważ na przykład, bo to jest tylko spekulacje, część by nie wyżywiło, więc zostawała tam tylko część ludzi, a reszta odchodziła. I na przykład to było takim punktem charakterystycznym, gdzie oni szli z południa, że to było pierwsze takie miejsce. Ustytułujmy teraz te znalezione tutaj artefakty względem wejścia. Bo przyda nam się rysunek, znaczy rekonstrukcja w książce Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach Polskich, rozdział Wyniki badań w jaskini obłazowej, Teresa Madejska, Adam Nadachowski, Paweł Waldenowak. Artefakty były ułożone względem wejścia w taki mniej więcej sposób. Wejście jest stąd. No, zabieram cień.
tam, gdzie widać snop światła, to dokładnie ta książka, na rysunku tak samo ta książka jest słowana, czyli osoba wchodząca, rękę tak jakby mogła włożyć na tą półkę, na której były wszystkie artefakty, właśnie od strony pomiędzy kamieniami. Za bumerangiem znajdowała się platforma z piaskowca, która no, może za jakiś tam ołtarzyk służyła. Dokładny schemat pokazujący te znaleziska jest w poprzednim filmie. Jeśli chcecie, to spójrzcie sobie. Bazując na schemacie ze wspominanej książki, spróbuję odtworzyć, jak to cały ten układ z bumerangiem mógł wyglądać w terenie. Oczywiście on był na półce, a ja go ułożę pod moimi nogami. Statyw będzie bumerangiem. Książka może być płytką z piaskowca, jakimś rodzajem pewnie ołtarzyka. Obok bumerangu znajdowały się jeden z paliczków palca ludzkiej dłoni i przewiercony kieł pieśca. Mniej więcej tu, gdzie stoję, były dwa ogromne głazy i obok był jeszcze jeden paliczek. Idę mniej więcej po potencjalnym takim rodzaju kręgu z głazów. O, nawet dobrze się to wpasował ten kamień, bo gdzieś tutaj były trzy też z kolei z tych największych głazów. Dwa granitowe, w środku kwarcytowy. Większość chodzę mniej więcej tak, jak one były poukładane, te kamienie. O, tutaj były te największe też, drugie dwa. Większość głazów w tym rodzaju kręgu była z granitu. Z wielkich kamieni, kwarcytowy był tylko jeden tutaj po środku, pomiędzy dwoma granitowymi. Teraz stanę względem wejścia. Człowiek, który wchodził do jaskini, miał przed sobą tylko na wysokości głowy ten zbiór cennych przedmiotów razem z bumerangiem w otoczeniu wielkich kamieni. Przyznajcie, że ciekawe, nawet bardzo ciekawe. A, jest jeszcze jedna rzecz, której nie wspomniałam w poprzednim filmie. Znalezione w tej grupie skamieniałości ślimaków z miocenu, to nie były tak po prostu muszle, w które wszystko na to wskazuje, że przewiercając dziurkę i zeszlifowując brzeg, stworzono z nich instrument podobny do obecnej okaryny. Podobne miejsce wytwarzania podobnych, wydłubywania tych muszli z osadu i wytwarzania takich instrumentów, a może również wisiorków, znaleziono również w Dolnej Austrii. I z tego czasu, 30 parę tysięcy lat temu, tam ludzie i osadę, ludzi, którzy tworzyli takie instrumenty, takie coś takiego, jak tutaj było też znalezione w tej grupie. I żeby dopełnić opowieści o tym miejscu sakralnym w jaskini obłazowej, właściwie to w grocie, bo to jest bardzo mała przestrzeń. No w każdym razie 15 tysięcy lat później, a jednocześnie 15 tysięcy lat temu znaleziono tutaj bardzo stylizowaną, a charakterystyczną z kolei dla swojej epoki, tak zwaną figurkę Wenus. Tak ta figurka mniej więcej wyglądała. Bardzo takie wystające pośladki, w zasadzie kuper ptaka wodnego. Słabo zaznaczony brzuch albo piersi i taka głowo-szyja, bez wyraźnie zaznaczonej głowy. To jest typowy rodzaj figurki magdaleńskiej. Ona jest dla nas o tyle ważna, że takie figurki znaleziono w Polsce jeszcze tylko w dwóch miejscach, a mianowicie w Wilczycach i Dzierżysławiu. Film na ten temat też jest podlinkowany pod tym materiałem. Na temat jaskini obłazowej to już tyle, przynajmniej na razie, na obecny stan wykopalisk, który ta komora została przekopana i wręcz przesiana, jak mówi odkrywca profesor Waldenowak, na sitach, więc w tej komorze raczej już więcej nic się nie znajdzie. Może chodzą głosy, że odkryto tutaj cały system jaskiniowy, ale no na razie nie wiem, na ile to one są prawdziwe. Może tam. A my chodźmy sobie porozmawiać nad rzekę. Kochani,
Nie wiem, jakim bogom podpadliśmy podczas naszych eksploracji, ale jeden z naszych mikrofonów, akurat ten, którego używał Kuba, znowu stanął dęba. Pomimo wszystko postanowiłam udostępnić Wam naszą rozmowę, ponieważ Kuba mówi bardzo ciekawe rzeczy. To stanowisko w Grocie Obłazowej, choć samo w sobie niepozorne, jest gigantem informacyjnym oraz rzeczywiście skłania do refleksji. A więc fragmenty naszej rozmowy od razu, na gorąco, zaraz po opuszczeniu groty, jeszcze czując na plecach dotyk przeszłych dziesiątków tysiącleci. Jeszcze raz przepraszam za jakość mikrofonu Kuby i mam nadzieję, że w nowym roku już dźwiękowo wszystko pójdzie gładko razem z kolejnym upgrade'em mikrofonu. Kawa to podstawa. Mhm. Jak wiadomo. No i co my tu mamy? Mamy białkę. Na której nie siedzimy. Na której nie siedzimy. To jakiś niski jest stan wodny, ale jak rozmawiałam przed chwilą z panami, którzy się zgubili, to mówili, że latem ten stan wody był wysoki. To jest teraz. Na poprzednim filmie był wysoki. Na poprzednim filmie był wysoki. Myśmy w tym momencie siedzimy w nurcie. Tak, ale i latem był wysoki, więc właśnie. Druga rzecz to białka płynęła i w czasach naszych antenatów sprzed 30 tysięcy lat, którzy bywali w jaskini obłazowej. No bo ten okres nas głównie interesuje. Tak, bo tutaj jest najciekawsze, to znalezisko właśnie. I mógł być stan wody wysoki. Znaczy nie, no chyba wtedy był. Był wysoki, ale również, jak mówił profesor Waldenowak, okresowo, no bo mówimy 30-33 tysiące lat temu, no hasłowo, tak, parę tysięcy lat to jednak ich tutaj bywania, a to w ogóle jest nieprawdopodobne, bo czy to sanktuarium funkcjonowało krótko i myśmy tylko to zauważyli, czyli no bo datowania nie są na powiedzmy 50 czy 100 lat, tylko to jest parę tysięcy lat, czy przez parę tysięcy lat się utrzymywało. To jest jedno, a drugie to stan wody mógł być, tak jak mówił profesor Waldenowak, tak wysoki, że nawet skała obłazowa bywała wyspą. Znaczy jaskinia była na wyspie. Tak, bywało i tak. A i tutaj wspomnijmy o jednej rzeczy, też ultra działającej na wyobraźnię. Jaskinia nie nosi żadnych śladów zamieszkania. No tak. W dodatku, artefakty znajdowane w tej jaskini, na przykład muszelki, które są okarynami, to znaczy okaryny zrobione z muszli, i to w dodatku z muszli kopalnych. Tak. A nie współczesnych tym. Tak. Tym artystom. Tak, no. Chyba. Znaczy nie wiem do czego, czy jakich jeszcze znalezisk dotyczyło, co chcę powiedzieć, ale chodzi o to, że one znajdują się dopiero na murawach. Takie same, tego samego rodzaju. Tak jak archeologowie klasyfikują kultury, prawda? I ich źródło, dokładnie tych muszli, które tu są, tak. Znaleziono też takie w Dolnych Westonicach i ich źródło jest w Austrii. No właśnie, czyli to, co wspominałaś przed chwilą, że nie ma śladów zamieszkania, zresztą w jaskini również nie ma mieszkalnego bałaganu tak zwanego. Tak. Ani śladów, powiedzmy, że to była pracownia krzemieniarska. Tego też nie ma. Okej. Za to są artefakty z odległości z 200-300 kilometrów na południe. No i teraz jest pytanie. Kto? Po co? I dlaczego? I są też artefakty nie tylko z południa, bo z Gór Świętokrzyskich, Krzemień, prawda? A no tak. No. Więc nie tylko z południa. No w każdym razie jest to jakieś miejsce wyróżnione w tamtym czasie. Być może nasuwa się przede wszystkim skojarzenie sakralne, o funkcjach sakralnych. No. Również tak, to ułożenie na tej tak jakby platformie w kręgu, co zawsze jest czymś na wykopanej półce. No, nasz bumerang. Różne, z różnych... Bumerang to tutaj jedno. Tutaj znaleziony, tak. Który ponoć też można myśleć, że nie był bumerangiem myśliwskim. Tylko, no bo, tak. Tylko pewnego rodzaju, oprócz tego, że on świetnie lata. Ale on nie był zużyty, tylko lata, że był ceremonialny. Że on był ceremonialny, że on był też... Tak, że to jest normalny, funkcjonalny bumerang, ale w tym
tym wypadku był to jakiś tam ceremonialny. Znaczy inaczej, ludzie, którzy tworzyli ten bumerang, na pewno fantastycznie potrafili robić bumerangi. Tak, tak. Nie gorzej od współczesnych ludzi zajmujących się na przykład sportem bumerangowym. Tak, tak. Prawda? Znaczy oni też kapitalnie rozumieli ten lot, rozumieli do czego bumerang służy. Tutaj, no uwaga, dlaczego bumerang, a nie kijek albo co innego. No po pierwsze, umożliwia działanie na odległość. No, skuteczny zasięg w rękach współczesnych mistrzów tego sportu to jest 60 metrów. No, sądzę, że niektórzy, no tak, użytkownicy byli lepsi od współczesnych pasjonatów. Wczoraj pan przewodnik mówił młodzieży, że nawet 80 metrów. No. Dokładnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bumerang jest przewidywalny. Tak. Techniką rzutu. Jeżeli weźmiemy podobnego rodzaju patyk, oprócz tego, że będzie... No to akurat był jeszcze bardziej przewidywalna rzecz. A nie, chodzi ci o to. Aha, że był skrajnie przewidywalny, bo ten sam materiał można używać. Nawet nie patyk, tylko kości. Inaczej. Materiał to jest jedna sprawa. No. A druga sprawa to jest to, że w tym momencie bumerangiem można precyzyjnie razić tam, gdzie się chce. Znaczy pokierować go tam, gdzie się chce. No oczywiście trzeba umieć. Patykiem no, można rzucić. Tak, i poczekać, co będzie. Bo bumerang jest powtarzalny, ma powtarzalny lot. Tak. Można sterować. Można nim sterować. Spójrzcie na kadr z wykładu profesora Waldy Nowaka. Wykład był na YouTubie. Macie go podlinkowanego w bibliografii. Tutaj są zdjęcia z artykułów Nature pokazujące, jak pan Forst rzuca repliką bumerangu z obłazowej. A to jest porównanie toru lotu naszego bumerangu do zwykłego kija o podobnych rozmiarach i podobnym ciężarze. Tor lotu bumerangu jest na górze. A kiedy są znalezione tutaj kliny do pozyskiwania krzemienia? To jest to samo, to jest ta warstwa ósma, tak. Czyli z bumerangu. Tak. Czyli znowu. To jest to na tej platformie, to jest wszystko razem. Czyli znowu. Wszystkie takie, no. Dla nas no, znowu ciekawa informacja, że krzemień wydobywano, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do krzemiony kopatowskiej, tak. Prawda? Czyli kopalni krzemienia pasiastego w Górach Świętokrzyskich, która funkcjonowała świetnie 5 czy tam 7 tysięcy lat temu. Tak. No a tutaj się okazuje, że pozyskiwanie krzemienia metodami prawdopodobnie górniczymi odbywało się 30 parę tysięcy lat temu, prawda? Gdzie są te kopalnie, tego nie wiemy. No, muszle. Sprzed 30 tysięcy lat. Tak, ale to nie jest tak, że ślimaki wodne nie istniały w tamtych czasach. Istniały. No może nie pod wieczną zmarzliną, ale no wtedy, kiedy było trochę cieplej i płynęły wody. I morskie, i słodkowodne istniały, były. I teraz dlaczego akurat skamieniałe? I dlaczego akurat ślimaki, a nie jakakolwiek skamieniałość inna? Bo jednak się w tych miejscach związanych z sakrum albo z pochówkami, no tutaj, to znaczy Dolni Westonice, Pawlow, to tam i skamieniałe. I tutaj też skamieniałe ślimaki, bo jest taka myśl, czy można się na nią zastanowić, którą rzucili, nie da się ukryć, prowadzący kanał Prehistory Guys, tylko że tam chodziło o pień drzewa, że to jest coś, co jest na styku świata wiecznego, czyli takiego skamieniałego i żywego. Dlatego skamieniałe coś, co kiedyś żyło. I jeszcze dodatkowo ślimak, bo łączy się z symbolizmami wodnymi, akwatycznymi, o których wspominaliśmy przy opowieści o potrójnym pochówku, link pod czyli tym filmem. Z Dolnych Westonic. Tak. Że wody to jest, wiąże się z całą symboliką życia i przejścia. To znaczy z jednego stanu do drugiego. Znika coś, co było kiedyś, zmywa się, topi, roztapia i wyłania się nowe, więc ślimaki morskie. A teraz jeszcze zetknięcie żywego w jednym z trwałym, stałym, odwiecznym. Skamieniałym. Dwóch światów. Żywego, tego tu powiedzmy, takiego materialno-żywego, no takiego przyrodniczego, właśnie z wiecznym. No i teraz tak. Mamy opowieść o ludziach sprzed 30 paru tysięcy lat, którzy podejmowali wędrówkę, być może nie 300, być może 500 kilometrów, no bo jeżeli oni jeszcze mieli się do tego krzemienia dostać,
no... Tu nie ma śladów nie. stacji przeładunkowej, tu nie ma, czy nie, punktu nic. Tutaj to raczej hurtowej się... wymiany. Poza tym taką sanktuarium, to nic takiego się nie działo. Nie ma śladów po tym. Powiedzmy więcej. To sanktuarium jest mniej więcej w połowie drogi. No tak. Jeżeli trasa, tak jak nam się wydaje, przecież my opowiadamy skojarzenia. No tak, tak. To nie musiało tak być, tak. Ale mogło. No. Czyli ludzie z okolicy Pawłowa, czy Dolnych Westonic, z Moraw, ruszali przez Bramę Morawską, przez Karpaty. Przedostawali się na tereny obecnej Polski, prawda? Wędrowali do miejsc pozyskiwania bardzo wysokiej jakości krzemienia, czyli budulca na najlepsze narzędzie wtedy, no, jedne z najlepszych narzędzi. I mniej więcej w połowie drogi mieli jaskinie obłazowe. No i przede wszystkim widoczny punkt charakterystyczny, bo to też o to chodzi. Punkt orientacyjny. No właśnie. Wota tu złożone, czy pozostałości, depozyty świadczą o tym, że prawdopodobnie, znaczy dobrze, badacz, którego autorytet jest niekwestionowany, twierdzi, że to jest miejsce sakralne. Tak. No. To mogły być dary w sanktuarium na drodze, na trasie. Tak. Na szlaku. Na szlaku. Ale też mogło być to miejsce związane z inicjacjami, gdzie się odbywały jakieś obrzędy. Tak. Te paliczki, to jako miejsce na trasie już nie pasuje trochę. Dlaczego tam zanieść akurat paliczki palców? Chyba, że były one związane... Znaczy, to też mogło być sanktuarium i na trasie, i też na przykład... No sanktuarium, takie na pustkowiu, tak? Więc na przykład, tak? Po jakichś obrzędach pogrzebowych z tym związane, kogoś tam ofiarować, poświęcić, zanieśli paliczki. Też mogło być, żeby to sanktuarium miało tak jakby większą moc, mogły one być związane z jakimś wielkim szamanem, już zmarłym po prostu. No i tutaj jest w ogóle... I zostawione, które jakby większą ochronę dawało. No. Wymiana artefaktów na tej odległości 500 km jest faktem. Tak. To i pasuje faktem, mi troszeczkę jeszcze do tego. A faktem, że tutaj są artefakty tak. Z obu stron. Dobrze. Tu pasuje mi jeszcze jedna rzecz. Na przykład kultura pawłowska siedzi i się nie rusza. A do niej przychodzą ludzie mieszkający w Górach Świętokrzyskich lub odwrotnie. Tubylcy z Gór Świętokrzyskich nie podejmują żadnych wypraw. Odwiedzają ich goście z Moraw. Robią wymianę. Darowują po drodze w tym swojej stacji jakby, w tym sanktuarium, które jest etapem podróży, idąc w jedną lub drugą stronę, darują jakieś wota. I teraz uwaga, znaczy też to, co mi się kojarzy. Nie wiem oczywiście, jak sobie radzili tamci ludzie, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko przejście przez Karpaty, no to jest jakieś wyzwanie. Jest to trudny etap podróży. Uwaga, sanktuarium jest tuż przed nim lub tuż za nim, w zależności od tego, ale tak, jak patrzymy na... Znaczy utrudnieniem podróży mogło być... Jest punktem pogoda. Orientacyjnym, jak żeśmy przeszli. Tak jak z tą pustynią. Tak. Może być pogoda po prostu, utrudnienie podróży. Tak. Która może... Tak. No, góry są nieobliczalne, no pogoda właśnie. Zawsze w górach była nieobliczalna, to będzie, że no, klimat był no, lekko ostrzejszy niż obecny. Wczoraj żeśmy rozmawiali na temat koncepcji religii, którą przedstawiał chyba w jednej ze swoich pierwszych książek Eliade. Tak, prawda? No. Jaka to była książka? Traktat o historii religii. Traktat o historii religii. Po prostu. Okej. Okay. Warto czytać starych autorów, to znaczy to myśli, które tam były, znaczy koncepcje były po prostu fascynujące. Nawiązuje do tego skamieniałego. Mhm. Jest to bardzo trudno wytłumaczyć w naszym języku, ale chodziło o jedną rzecz. Doświadczeniem człowieka, czyli chyba od samego początku, kiedy możemy mówić o człowieku, była pewnego rodzaju podmiotowość, osobowość. To nie jest w ogóle żywe i nieżywe, istniejące, nieistniejące. Nie ma czegoś takiego jak osobowe, nieosobowe. Masz rację, tam była żywe kategoria... Żywe to jest istniejące, nieżywe, nieistniejące.
Dobrze, masz rację. Żywe, istniejące. Czyli wszystko, co istnieje, jest żywe. Ma siłę życiową w sobie. Tak, że ma siłę życiową w sobie, tak. Nawet jeżeli jest kamieniem. Tak. Lepiej, nawet jeżeli jest pojęciem. Mhm. Grzmotem. Duchem przodka. Chodzi o to, że pewnego rodzaju wszystko, co dotyczyło, co się mieściło w koncepcji, w kosmologii tych ludzi, miało w sobie siłę życiową. Tak. Kontinuum życia, siły życiowej, która przenika absolutnie wszystko. Wszystko, co istnieje. To, czego nie przenika, po prostu nie istnieje. A jak miało siłę życiową, czyli jakby, no tak, no, w ogóle nikt się nie zastanawiał nad, jakimś osobowym lub nieosobowym. Mimo gigantycznych problemów z czuciem się i... Oczywiście mówimy o kulturach, do których sięgał Eliade. Próbujemy się zastanawiać, czy nie można tego projektować na kultury dawne. No i no tak bo nie naprawdę... ma jak to sięgnąć do tych dawnych. Bo tu jest ta cała koncepcja mana. Ale wiesz, Eliade zauważa, że dla osoby, która się zetknie z ludem, który ma bardzo silną tą koncepcję i właśnie bardzo jej używa, tak dokładnie mam na myśli o Melanezji i o ludziach, którzy tam trafili, Europejczykach, im się wydawało, że oni wierzą w jakąś taką mana po prostu. Ale Eliade zauważa, że nie ma czegoś takiego, jak jakaś sama mana oderwana. Te kultury, które mają tą manę, jak się im dobrze przyjrzeć, to nie jest tak, że ich sakrum stanowi jakaś tam taka mana, która sobie tam krąży, taka jakaś siła życiowa, no bezosobowa, bo współczesnym językiem, chociaż dla nich to nie ma sensu, więc używanie tego, właśnie, trzeba się przedstawić na całkiem inną pojęciowość. Nie ma czegoś takiego osobowego, nieosobowego. Jak jest siłę życiowe, no to już to jest to życie, to już jest byt. I jeszcze dodatkowo istnieje jakaś pierwsza przyczyna, dlaczego wszystko istnieje. To nie jest jakby sama mana, sama ta siła życiowa. Przyszło mi do głowy, że ci ludzie mogli, znaczy być może łatwiej nam będzie zrozumieć, zinterpretować artefakty, które po sobie zostawili, jeżeli spróbujemy myśleć podobnie jak oni, znaczy oczywiście to jest tylko założenie, że oni tak myśleli jak ludy Melanezji, czy... Czy w ogóle ludzie takie płomienne... Tak, badane na początku XX wieku. Tak. Że będziemy próbowali patrzeć ich oczami, znaczy patrzeć na świat, który nam się wydaje, że był ich światem. To znaczy wydaje się, że jesteśmy w stanie otworzyć środowisko i uwarunkowania, w których żyli. Prawda? Znaczy tutaj mamuty, lodowce... Generalnie tutaj osady, tutaj tak. Koczowniczy tryb życia, znaczy wędrowcy i tak dalej, i tak dalej. Ale jak będziemy próbowali iść z nimi przez ten świat, traktując wszystko, co napotykamy, jako właśnie posiadające wspólną cechę. Posiadające po pierwsze wspólną przyczynę i wspólną cechę, jaką jest siła życiowa, jaką jest po prostu istnienie. Istnienie, tak. Istnienie, które jest tą siłą życiową i które jest generalnie... uwarunkowane faktem, że zostało to w którymś momencie pchnięte do istnienia. Mm-hmm. Prawda? Jest to pewnego rodzaju kosmologia, pewnego rodzaju koncepcja, no, która wydaje się można próbować jakoś bardzo, bardzo głęboko tutaj za Jungiem, nie? W sobie ślady jej znaleźć. Tak. Przepraszam. Śmiało. Śmiało. Bardzo przepraszam. Co Państwo tutaj robicie? Robicie coś bardzo ciekawego. Zbieramy próby i robimy analizę sedymentologiczną. Ale geologia czy? Tak, geologia. Podejrzewaliśmy Was o hydrologię, ale... Nie. Hydrologia to tam siedzi właśnie, swój otu. Aha, okej. Okay. A może archeolodzy też tu są? Nie wiem. Dobrze. Okej. Okay. Nie, ciekawe, ciekawe. Że tak. Żywe ma w siebie to... Mana. Mana, no, duende, powiedzmy. Czy ducha w sobie. Tak, tak, tak. O właśnie, bo u nas też to pobrzmiewa. To nie jest tak, że nam są to zupełnie obce rzeczy. W naszym świecie. A druga rzecz jest taka,
Matka natura, rogi obfitości. No tak, tak, tak. To są inne rzeczy, które wydaje się, że od tego paleolitu mogą cały czas u nas jeszcze pobrzmiewać. Właśnie matka natura, rogi obfitości i to, że coś ma ducha w sobie, tak? Mhm. Słynne błędy z Andaluzji. Tak, 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 tak. Wydaje mi się, że tą nową koncepcję, którą myśmy przy kawie wydebatowali. No właśnie, gdzie jest kawa? Ty żeś się zakosiła. Tam już prawie nie ma kawy, może chcesz troszeczkę. Tak, a kubek mój też żeś przeanihilowała? Tak. A gdzie? Ta kawa to podstawa, jak się masz czego tak. ją pić. A gdzie jest kubek? No, to ja się ciebie zapytowywuję. No dobra, dobrze, to będziemy razem. To, czekaj, no. Dobrze, potem poszukamy. Spokojnie, no. Proszę, masz. No. No gdzie jest ten nieszczęsny kubek? No nie ma. Anihilował. A. Schowałam i się nie przyznaję. Tak. Jasne. Ciekawe, czy człowiek przejedzie przez rzekę. Jest do tego zdolny na pewno. Ale nie. Wydaje się. Ale nie chce. Ma inne plany. Tak. No dobrze, to kończymy na dzisiaj. I wracamy. Kawa się kończy. Koncepcje nowe i stare i nowe również. Tak. Więc kończymy na dziś. Droga przed nami. No, 6 godzin do domu. No wprawdzie nie mamy żadnego sanktuarium po drodze. Ani. No nie, przepraszam bardzo. Mamy bramy do pokonania. Centrum Krakowa. Oh my God. Tak, więc trzeba. To będzie wyzwanie. Się... Centrum Krakowa mamy na drodze. Nie wiem, jakie woda i gdzie trzeba złożyć, żeby jakoś to poszło. Dopijamy więc kawę i w drogę. I w drogę. W takim razie... Do następnego razu. Cześć.